Nazywam się Mariusz Dzierżanowski, jesteśmy w miejscowości Bartosy, powiat Ostrowski. Kozacko kukurydzę sieje już czwarty rok, ładnie rośnie, dobre kolby są, powtarzalność. Kukurydza wyrosła ze 4 metry, korby zaziarnione są do pełna. Wsiane było z 80 tysięcy, ale wyszło trochę gęściej. Siałem odmiany 31-11, 31-15 euro. I bardzo ładnie rosną. Jesteśmy na odmianie 31-11. Znowu kolejny rok jest ładna, zielona, ładne kolby, wysoka. Posiana jest na słabej klasie ziemi. pH jest w miarę dobre, bo jest 6-6,5. Nawożona jest obornikiem i nawozem. Polecam odmiany kozackie. Bardzo ładnie rośnie. Ładne kolby. Witam Państwa, znajdujemy się na terenie Stadniny Koni Krasne w powiecie przasnyskim, województwo mazowieckie. Cały areał stadniny 800 hektarów, z czego na uprawę kukurydzy na ziarno rocznie mamy 60 hektarów. Chciałbym tutaj powiedzieć parę słów o kukurydzy kozackiej, która na areale około 50 hektarów jest siana corocznie w stadninie na kiszonkę. Uważam, że jest ta kukurydza warta uwagi i warta zakupu. Plony tej kukurydzy jest bardzo dobry, jest bardzo odporna na suszę. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z firmą, która sprzedaje kukurydzę kozacko. Na pewno w następnym roku też planujemy zakup tej kukurydzy. Polecam innym rolnikom zakup kukurydzy. Witam Państwa. Znajdujemy się na plantacji kukurydzy, znajdującej się w województwie mazowieckim, powiat miński, gmina Cegów. Aktualnie znajdujemy się na odmianie Premia. Jest to odmiana wczesna VO210-220. Jak widać, w tym roku jest rewelacyjna. Każda kolba jest taka sama, idealnie zaziarniona, bardzo, bardzo duża i co najważniejsze, na dzień dzisiejszy mamy połowę września, a kukurydza ma już 30% wilgotności. Przy takiej pogodzie, jak mamy w tej chwili, czyli wysokie temperatury, niska wilgotność, myślę, że za 2 tygodnie będzie nadawała się już na zbiór. Kozacką kukurydzę sieję w swoim gospodarstwie już drugi rok. W tym roku jest około 25 hektarów. Jestem bardzo zadowolony, ponieważ cena zakupu jest korzystna, a jakość naprawdę bardzo wysoka, plony ponadprzeciętne. Średnie plony z zeszłego roku kształtowały się od 10 do 16 ton z hektara, a co najciekawsze, najwyższy plon dała odmiana Jewro, która w głównej mierze jest przeznaczona na kiszonkę, a też ma potężne kolby i bardzo dużo ziarna. Polecam odmiany kozackiej kukurydzy wszystkim producentom, naprawdę warto. Znajdujemy się teraz na plantacji odmiany Splaw. Jest to odmiana późna VO290, ale mimo tak późnego VO mamy już bardzo dobrze rozwiniętą kolbę, która bardzo fajnie oddaje wilgoć, ponieważ jak tutaj można zauważyć, koszulka już się otwiera i dzięki temu bardzo dobrze kukurydza oddaje nam wilgoć. Zaleta tej odmiany na pewno to bardzo grube ziarno, jak tutaj widać, oraz bardzo cienka osadka, jak na tak potężną kolbę. Plon zapowiada się bardzo dobrze. Ciężko stwierdzić, jaki to będzie plon, ponieważ ta odmiana jest u mnie dopiero pierwszy rok. Zobaczymy, jak będzie po żniwach. Znajdujemy się teraz na plantacji odmiany 3015. Odmiana bardzo fajna. Mimo słabej ziemi, która tutaj jest, kolby bardzo dorodne, grube, ciężkie. Rośliny, mimo że to jest ziarnowa odmiana, bardzo wysokie. Myślę, że też bardzo by się nadawały na kiszonkę. I co można tutaj zauważyć, proszę Państwa? Obsada. Na działce mamy obsadę 74 tysiące nasion, która i dzięki tak małej obsadzie, mimo suszy, mamy potężne kolby. W przyszłym roku myślę, że zredukuję
normę wysiewu nawet do 70 tysięcy nasion, ponieważ przynosi to dużo lepsze efekty niż siew gęsty. Nawet te 80 tysięcy uważam, że przy latach, jakie panują obecnie, czyli suszy, rzadszy siew się dużo bardziej sprawdza, ponieważ przy gęstym siewie mamy dużą redukcję w postaci mniejszych kolb i kolby są bardziej zróżnicowane. Nazywam się Osojca Tadeusz, jestem z gminy Solec nad Wisłą. W tym roku zasiałem kukurydzę Jewro. Jestem bardzo zadowolony. W okresie po suszy, czerwiec, co były największe upały, wszystkie kukurydze w okolicy w godzinach dopołudniowych i popołudniowych miały pozwijane liście. Ta kukurydza była bardzo odporna na brak wilgoci i wysokie temperatury. W tej chwili zebrałem kukurydzę na kiszonkę i jestem bardzo zadowolony. Kolby miała bardzo dużo rzędów, dużo ziarna miała i była w dobrej kondycji. Polecam tą kukurydzę, żeby inni rolnicy spróbowali zasiać w swoim gospodarstwie, ponieważ jestem bardzo zadowolony z tej kukurydzy. W naszym gospodarstwie są wysiewane kukurydze DMS 30-1-11, 30-15, Jewro, Jackop, Premia i Trend. I były też wysiewane także inne odmiany w fazie prób. W tym roku był to rok bardzo ciężki ze względu na mniejsze opady, ale najbardziej sobie poradziła Premia, Trend i 3111. Kolby średnio ważyły od 450 do 650 gram. Były to dobrze uziarnione, długie kolby. Rośliny osiągają wysokość nawet do 3,80. Zbiór roślin odbywał się 9 października. Były to rośliny bardzo zielone, o wysokim stegraicie. Ziemia, na której rosły, to jest klasa 5-6. Zauważyłem, że termin wysiewu jest bardzo znaczący przy wysiewie kukurydzy. W tym roku została ona wysiana 15 maja. Gdyż temperatura gleby była już na tyle wystarczająca, żeby roślina mogła sobie wschodzić. Liście są szerokie. Łodyga gruba, stabilna. Nie jest podatna na wyleganie. W tym roku mieliśmy wysiane różnych hodowców kukurydzę. Między innymi była to tak samo i kukurydza kozacka wysiana. Mogę powiedzieć z moich obserwacji, że lepiej znosi stresy cieplne. Nie ulega przy wysokich temperaturze zwijanie, nie zwijają się liście. Kiszonka, która została ścięta, jest bardzo energetyczna. Ze względu na to mogę powiedzieć, w tym roku jeszcze nie badałem kiszonki, ale w zeszłym roku była badana. Wyszło w górnych granicach jedno z najlepszych kukurydz, które firma mi robiła badanie pod względem energetyczności, a także strawności. Zgromadzona kiszonka, myślę, że z hektara było gdzieś tak od 55 do 75 ton z hektara. Chciałbym wszystkich producentów roślinnych, którzy myślą w następnym sezonie wysiać kukurydzę, żeby wzięli pod uwagę kozacką kukurydzę, żeby spróbowali i przekonali się, że jest porównywalna do kukurydz innych hodowców. Także myślę na drugi rok zasiać cały obszar kukurydzą właśnie kozacką. Witam, nazywam się Michał Gąsior. Znajdujemy się we wsi Bobin, powiat Ostrołęka, gmina Czerwin. Jesteśmy tutaj na odmianach kukurydzy Jewro oraz 3110. Spróbowałem nowości, chciałem zobaczyć, jak ona wychodzi, jak ona wypada do konkurencji. Chciałem spróbować czegoś nowego i na razie jestem bardzo zadowolony. Znajdujemy się na odmianie Jewro. Ta odmiana była wysiewana 7-8 maj. Warunki były bardzo ciężkie dla wschodu, było bardzo chłodno. Te rośliny bardzo powoli wschodziły. Każdy dniem, kiedy robiło się bardzo ciepło, rośliny bardzo dobry wigor mają, bardzo ładnie zaczęły rosnąć. W moim gospodarstwie wysiałem wszystkie odmiany firmy kozackiej kukurydzy i jak widzimy, no nie zawiodłem się, widzimy po ładnych kolbach, wyziernione są do końca. Także moim zdaniem kozacka kukurydza sprawdziła się.
na ten rok przy ciężkich warunkach bardzo dobrze. Znajdujemy się na polu czwartej, piątej klasy. pH jest w całym gospodarstwie od 6 do 6,5. Staram się cały czas wapnować, jeżeli pH spada. Widzimy po roślinach, jeżeli byłoby słabe wapnowanie, słabe pH ziemi, gleby, no to ta roślina by nie wyrosła taką wysokość. Nawożenie obornika stosuję do 20-30 ton. Kukurydza siana po mieszankach gorzowskich, bo prowadzę produkcję mleczną. Nawożenie w tym roku trochę biednie przy kosztach, obcinanie kosztów było. Wysieliśmy 100 kg MPK 4-12-12 oraz około 40-50 kg salet szaku. Porównując kozacką kukurydzę do firm zachodnich, jestem mile zaskoczony, bo niczym nie odbiega od konkurencji, a wręcz przeciwnie, nawet bym powiedział, że przy tej cenie jest lepsza jakościowo i mniej wymagająca. Wiem, bo różne odmiany siałem z firm zagranicznych, bardzo drogie, i nieraz po prostu byłem zawiedziony, czy wielkością kolby, czy budową masy, że po prostu bardzo nie sprawdzały się w naszych klimatach, w moich warunkach. Także w tym roku zasiałem 18 hektarów samej firmy kozackiej, kukurydzy tylko, a na następny rok no, tak do 36 hektarów chciałbym obsiać. Bardzo polecam te odmiany, zachęcam do wysiewania na swoich polach, może robienie poletek, sprawdzanie różnych odmian na jednej działce, mieć porównanie, jak to wygląda. Wiem po sobie, sprawdziłem i już wiem na drugi rok, jakie odmiany będę siał. Znajdujemy się na odmianie Jackpot, siana 15 czerwca w uprawie bezorkowej, w obsadzie jakieś 80, 79 tysięcy dokładnie. Jak widzimy, rośliny ponad 4,40 osiągają, jestem bardzo zadowolony, a mamy dopiero 6 września. Także myślę, że do października będzie bardzo dużo masy. I widzę bardzo, bardzo ładną kolbę, jak na ten czas, na ten krótki czas wegetacji rośliny, widać po kolbie, jak bardzo ona sobie radzi w takich ciężkich warunkach, przy niedoborach wody i przy ziemi, no tutaj nie oszukujmy się, tutaj mamy klasę czwarto B. Także myślę, że jak pomiędzy plonach, bardzo dobrze się sprawdza ta odmiana. Nazywam się Krzysztof Maślanka, jesteśmy aktualnie w powiecie ostrołęckim, gmina Czerwin. Prezentujemy tutaj kukurydzę kozacką. Kukurydzę kozacką uprawiam pierwszy rok, aczkolwiek prawdopodobnie wrócę do tej odmiany z uwagi na to, że przy ciężkim roku bardzo dobrze plonowała. Jest tutaj odmiana Triumf, Hildia, Cortez i Galant. Wszystkie kolby są bardzo ładnie zazierniane, z tego jestem bardzo zadowolony, a wydaje mi się, że to jest bardzo pożądane. Kukurydza jest bardzo wysoka, miejscami sięga nawet około 4 metrów, jak widzimy. Liście są bardzo ładne, nie są wybarwione, łodygi są grube. Ogólnie kukurydza jest bardzo ładna. Aktualny rok nie należał do najlepszych, było bardzo mało wody, były ciężkie wschody i była wiosna bardzo zimna, co właśnie przyczyniło się moim zdaniem do bardzo słabych wschodów. Aktualnie jesteśmy w odmianie kukurydzy Jewro. Wschody były też bardzo ciężkie z uwagi na bardzo małą ilość wody, a w szczególności na chłody panujące. Wysiewana była pod koniec kwietnia i prawdopodobnie był to za wczesny termin siewu jak na odmianę Jewro. Z racji tego, że bardzo słabo wschodziła, obawiałem się, że po prostu chciałem ją przesiać jeszcze raz, ale za namową panów doradców z kozackiej zostawiłem. No i jak widać, po prostu opłaciło się to, bo ona sobie poradziła bardzo dobrze. Momentami przekracza nawet 4 metry. Bardzo dobrze zaziarniona kolba, kolby bardzo duże, do końca zaziarnione. Planuję w przyszłym roku posiać jeszcze kukurydzę Jewro z przeznaczeniem na ziarno, z tym, żeby opóźnić po prostu termin siewu, żeby lepiej sobie radziła z wiosennymi chłodami. Jak najbardziej polecam, jeżeli ktoś posiada taką możliwość, żeby sam przetestował w swoim gospodarstwie, jak ta kukurydza będzie się sprawowała. U mnie wyszła bardzo dobrze. Dzień dobry, nazywam się Marcin Kumiński, województwo mazowieckie, gmina Czerwin. Kozacką kukurydzę uprawiamy pierwszy rok. Wygląda ona bardzo dobrze. Akurat tutaj na tym polu, na którym no, było troszeczkę więcej deszczy, to wygląda ona super. Start kukurydzy był bardzo dobry. Miała wilgoć, chociaż było troszeczkę za zimno na ten start. Troszeczkę ją przyhamowało. Później jak ruszyła już, to znów zabrakło
tego deszczu, żeby mogła rosnąć dalej. A że ziemie są podoprawiane, tak więc no, spaliło ją i tyle, no, nie ma co się oszukiwać. No zawsze coś się zbierze, na pewno. No. Masy może nie będzie, ale jakoś miejmy nadzieję, że będzie dobra. Polecam bardzo to kukurydzę, bo wydaje mi się, że ma potencjał. Na drugi rok tak samo będę ją siał u siebie na własnym polu. Dzień dobry, nazywam się Sosylwester. Jesteśmy w miejscowości Zastawie, gmina Wąsewo, powiat ostrowski. Zasiałem kilka odmian tej firmy majsa. Otrwało 220 do 280. W tych warunkach atmosferycznych, jak w tym roku mamy, jestem bardzo zadowolony z tych odmian. Kozacką kukurydzę sieje drugi rok. Widzę powtarzalność tych kukurydz. Warunki atmosferyczne w tym roku były trudne. Wiosna była sucha. Od połowy maja u nas deszczu praktycznie nie było. Kukurydza sobie porodziła wyśmienicie. Kukurydza jest zaziarniona, tak jak tu widać, superowo. Tu widać te właśnie wszystkie kolby są zaziarnione w 100%. Jestem bardzo zadowolony. Wszystkim rolnikom polecam wybór kukurydzy kozackiej. Będą na pewno zadowoleni. Dzień dobry, nazywam się Piotr Zowczak. Jesteśmy w miejscowości Sokół, powiat Garwolin. Znajdujemy się na polu kukurydzy przeznaczonej na kiszonkę. Jest tu zasiane 4 odmiany kozackiej kukurydzy. Kozacką kukurydzę testowałem po raz pierwszy. Jak widać, kukurydza wyrosła w granicach 3 metrów. Kolba jest zaziarniona, liść szeroki. Spodziewamy się dosyć dużego plonu. Porównując moją kukurydzę do okolicznych pól, no to kukurydza jest większa praktycznie o 1/3. Szeroki liść, gruba łodyga, jakość kiszonki będzie na pewno bardzo dobra. Polecam innym rolnikom do przetestowania kozacką kukurydzę. Dzień dobry wszystkim, nazywam się Dziedzic Bartłomiej. Znajdujemy się w powiecie grójeckim, gmina Nowe Miasto nad Pilicą. Chciałem wam pokazać, jak wygląda moja kukurydza kozacka. Zasialiśmy ją z przeznaczeniem na kiszonkę. Gęstość siania była 80 tysięcy na hektar. No i wyszła bardzo pięknie. Mimo suszy jest piękna, duża kukurydza. Kolby są piękne, duże, ładnie zaziarnione. Tu jest następna, proszę, jaka ładna, duża. Mimo suszy jest ładna, jeszcze zielona kukurydza, duża. I ogólnie jest gruba też kukurydza, tak? Mimo trudnej wiosny, bo były bardzo zimne noce, kukurydza w ogóle nie pobierała żadnych składników. Na tle innych kukurydz, innych firm wygląda bardzo dobrze. No i są piękne, ładne kolby do końca zaziarnione. Bez wyjątku. A często się zdarza to w naszym regionie. Widzimy, że jeszcze był robak, są liście bardzo pocięte, samo widać. No ale sobie jakoś poradziła, dała radę. Chciałem wszystkim polecić kozacką kukurydzę na przetestowanie, jeżeli ktoś się waha. Bardzo chętnie zachęcam do przetestowania. Ładna kukurydza. Nazywam się Świętochowski Edward, mieszkam po Ładzie Świętochowskiej, gmina Kortnica. Kozacko kukurydzę uprawiam już 3 rok. Ten rok, jaki rok był, taki był, ale nie jest jeszcze tragedii, też nie ma w niej, nie widzę. Kolba jest ładna, równa jest przede wszystkim, nie ma takich skoków na niej, że jedna taka, jedna taka. I no, dobry ma liść. Tutaj przede wszystkim jest na wszystko i na ziarko by się opłacało ściąć, ale pójdzie to na kiszonkę, bo liścia ma dużo i zrobię z tego kiszonkę z synem, żeśmy ustalili. Badyl gruby przede wszystkim, liścia dużo, jest na niej bardzo dużo liścia. Ja nie widzę lepszych kukurydz, nie? Tutaj. Gdzie tam, no może tutaj warunków za mocnych też nie miała, bo to taki więcej górzysty teren. Zgrzeszyłby człowiek, jakby powiedział, że się nie urodziła, bo się urodziła. Przede wszystkim te przymrozki ją trochę zlikwidowały, nie? Tutaj pierwsze przygniotły, później poszło ziąb po tych przymrozkach. No ona dopiero tak po prostu zaczęła w czerwcu rosnąć. Polecam kozacką kukurydzę tutaj na teren. Proszę tu może na obejrzeć nawet sobie. Tutaj niższy taki teren, trochę więcej wody miała i tu tutaj po większości jest po 2 kolby. Jak widać zresztą, no nie da rady oszukać. Ten sam gatunek jest. I tu kolby, no kolby są niesamowicie. Potrzebowanie wody, jak gdzieś miało, to potrafi urosnąć. Naprawdę. I większa, i kolba po 2 nawet ma. Witam, nazywam się Rosicki Dariusz. Mieszkamy w powiecie Lipsko, gmina Solec.
W tym roku, pierwszy rok mamy kozacką kukurydzę Jewro. W tym roku na kukurydzę nie było sprzyjających warunków, najpierw było zimno. Jest tu też słabe stanowisko, jak na kukurydzę. Z tego co widzimy, to nie tak źle wyszła, kolba jest gruba, wyrosła. Jesteśmy zadowoleni. Polecam przetestować hodowcom kozacką kukurydzę. Powiat Ostrołęcki. Chciałem tu polecić, jaką mam tu kukurydzę odmianę, bardzo, bardzo dobra jest jakość, wydajna. Na ten rok taki suchy to jest super, można tutaj sprawdzić. Dużo jest masy kukurydzy, kolby są super, nie ma tam tutaj narzekać na taki bardzo suchy rok. Na klasie ziemi gospodaruje 6. klasa, słaba jest, no ale ta kukurydza się akurat sprawdza na tej ziemi. Polecam kozacką kukurydzę. Tu mamy 3 hektary w tym kawałku, jest zasiana kukurydza Jewro z kozackiej kukurydzy. Rok był ciężki w tym roku jako na kukurydzę, bo sucho było. Tutaj mieliśmy właśnie zasiano pożycie. No glebę jako tu mamy, tako średnio, bo tutaj jest tak naprawdę ze 3 rodzaje tej gleby. Tylko tu jest gleba niedrynowana po prostu. No i ta wilgoć jakaś jeszcze była. W dołek jest lepsza, bo jest ten, a na górce będzie już inna ziemia i już jest po prostu niższa deczko. I mimo, że deszcze nie padały, były słabe warunki wschodowe, to i później też była susza, no to jakoś sobie też poradziła. Można stanąć, rękę wyciągnąć. Jeszcze coś tam jest. Nie jest źle. Siejemy już o 3. rok. No i jak widać na ten rok, jak były trudne warunki pogodowe, no to jeszcze pewnie będziemy ją dalej kontynuować siać, bo jednak sobie poradziła. No i musimy spróbować innych też odmian, żeby właśnie zobaczyć, czy będą jakieś lepsze, czy nie będą lepsze właśnie. Na kiszonkę właśnie, żeby były kiszonkarskie, takie typowe ulistnienie, żeby było i dużo ziarna właśnie. Kazimierz Łyszkowski, gmina Karniewo, na plantacji kukurydzi premiera firmy Kozacka Kukurydza na obszarze tu 2,70. No gleba taka jest, w tym miejscu to jest klasa, jest 3. No trochę ten rok to licho oceniam tak, bo to sucho jest strasznie, te pasty trochę jest, bo to nie podziałało, opryski sucho było, a teraz no, deszczu nie ma, żeby woda miała ta roślina, to by jakoś też lepiej rosła. No się był, jak to mówią, bezorkowy od razu zasiany. Wcześniej było zagregatowane trochę tam, bo tak trochę brzegł tych pasty, żeby ale to 3 tygodnie wcześniej, a później to się bez tego od razu zasiany. Trochę wyrosła, no wiadomo, nie jest niska, bardzo dobra odmiana. Na przyszły rok, jak to mówią, będzie się próbować, może lepszy rok będzie lepsza wydajność. Jak będzie więcej deszczu, wilgoci to i ciepło, to będzie większa wydajność. A duże te liście i tego to większa ta fotosynteza, lepsza. Wszystko zdrowe to jeszcze są. I to jest, dzisiaj jest to 12 września. No uziarniona w miarę do końca, tak no. Mogła być grubsza, no ale wody mało. No susza w tym roku niesamowita, deszczu brak. Oś jak na te warunki, to tak to roślina okej. Okay. Następny rok to się tak samo się będzie te same uprawiać i tego, bo się sprawdziła. Dobrze jest, ogólnie jestem zadowolony z tej kukurydzi, co tam tu będę mówił. Na ten rok susza straszna. Będę kontynuował zamówienie na przyszłym roku. Nazywam się Jacek Pieczyski, gmina Jabłonna Lacka, powiat Sokołów Podlaski. Kozacką kukurydzę uprawiam pierwszy rok z przeznaczeniem na ziarko, na kiszonkę. Siałem odmiany Evro 3111, 3015 i odmiany testowe. Pomimo ciężkiego roku bardzo wyrównane są kolby i bardzo dobrze się sprawdziła na zaziarnieniu kolb i w tym roku. W tym roku na te warunki pogodowe i zimną wiosnę i braku wody. Siana była około 1 maja. Ziemia jest mozaika klasa 4 B. Miejscami może być tam 3. Polecam wszystkim do sprawdzenia, do przetestowania odmiany kukurydzy kozackiej, bo u mnie się sprawuje nawet bardzo dobrze. Witam, nazywam się Łukasz Żygorczyk. Jesteśmy w gminie Myszyniec, miejscowość Wykrot. Za nami pole kukurydzy, konkretnie odmiana DMS 3111. W swoim gospodarstwie już od 4 lat wysiewam kukurydzę kozacką. Zaczęło się od pakietu kiszonkowego, był to DMS 3111, DMS 3015 i Evro.
Po pierwszym roku testowym rozszerzyliśmy współpracę z firmą Kozacka Kukurydza. Na całym obszarze naszego gospodarstwa posialiśmy tylko i wyłącznie odmiany kozackiej kukurydzy. Były to nie tylko odmiany katalogowe, ale również odmiany testowe. W tym roku rozszerzyliśmy współpracę również o przedstawicielstwo handlowe. Na terenie gminy Myszyniec i Ościennych udało nam się w tym roku sprzedać około 1000 hektarów kukurydzy do kurpiowskich rolników i nie tylko kurpiowskich. Oprócz przedstawicielstwa kozackiej kukurydzy prowadzimy również usługi związane z siewem i zbiorem kukurydzy na kiszonkę. W tym roku obsialiśmy około 300 hektarów, a zebraliśmy ponad 250 i chciałbym z Państwem podzielić się swoim odczuciem, jak również odczuciem rolników, u których wykonywaliśmy usługę. Za nami chyba najpopularniejsza odmiana na naszym terenie jest to DMS 3111. W tamtym roku wydał bardzo ciekawy plon, co skłoniło nas do tego, żeby w ogóle zareklamować go i tutaj wdrożyć na naszą ziemię. Powiem szczerze, że bardzo mocno konkurował, jeżeli chodzi o wybór z Jewro. Natomiast ten rok mega, mega trudny, począwszy od bardzo, bardzo zimnej wiosny. Były to bardzo, bardzo ciężkie wschody dla tej rośliny. Później poprzez zimne lato i relatywnie niskie opady, jak możemy zauważyć, DMS 3111 w tym roku wykazał się najmocniej. Co w tej roślinie nam się podoba najbardziej i co zauważyliśmy nie tylko jako organoleptycznie, ale też przy zbiorze tej kukurydzy. Faktycznie na przyczepach i na pryzmach jest żółto od ziarna, ponieważ ta roślina czy ma 3 metry, czy ma 2 metry, czy ma 1,5 metra, każda roślina jest obrodziła po prostu w kolbę. Kolejną rzeczą, na którą trzeba zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o rolników, o hodowców, to jest wygląd tej rośliny. No i przede wszystkim szeroki liść i długa i bardzo, bardzo gruba łodyga. Przez to naprawdę tej zielonej masy na przyczepie było bardzo dużo i te rośliny są mega, mega wydajne, jeżeli chodzi o tonaż, jaki po prostu przywoziliśmy na pryzmy dla rolników. Zresztą sieczkarnia bardzo mocno odczuwała to, że wjeżdżamy w kozacką kukurydzę, czy jesteśmy nie w kozackiej kukurydzy. Na tle konkurencji myślę, że bardzo mocno wyróżniła się to, że jest to bardzo potężna łodyga. To od razu po tym można było bardzo, bardzo szybko zweryfikować, czy jest to kozacka, czy nie kozacka. I sieczkarnista od razu wiedział. Kolejna sprawa to jest bardzo szeroki liść, który zaczyna się już praktycznie od samego dołu do góry. I tego liścia jest naprawdę tak dużo, że po tych przyczepach było po prostu widać, że ta kukurydza wydaje plon. I rolnicy byli bardzo zadowoleni z tego, że tej paszy przy tak ciężkim roku udało się zebrać tak dużo. Kolejna sprawa to jest stosunek kolby do wielkości rośliny i jest on naprawdę zadowalający. W tamtym roku średnia nasza z naszego regionu, jeżeli chodzi o badanie kukurydzy, skrobia wychodziła 34-35% u naszych rolników, co właśnie skłoniło ich do tego, żeby powiększyć tutaj zasiewy kozackiej kukurydzy i rozeszło się to drogą pantoflową po sąsiadach. No i stąd ten wynik, myślę, że zaskakujący mnie najbardziej, że na takim malutkim regionie udało nam się te 1000 hektarów wysiać, sprzedać. Myślę, że tutaj kozacka kukurydza nie powiedziała jeszcze swojego ostatniego słowa, ponieważ coraz więcej tej kukurydzy jest i jest coraz więcej pytań o tę kukurydzę, czyli liczę na to, że w następnym roku będzie jeszcze więcej tej kukurydzy tutaj u nas zasianej. Kolejną cechą, która wyróżnia kozacką kukurydzę, jest wysoki stay green. No i mamy tutaj do czynienia z kukurydzą, która została wysiana dokładnie 28 kwietnia, czyli bardzo wcześnie. DMS 3111 ma VO260, a mimo tego, że jest 5 październik, no zobaczymy, że ta roślina jest jeszcze zielona, tak? Co prawda ziarno doszło, ale ta roślina nie poddała się suszy i cały czas pozostaje zielona. Ze swojej strony, jako również hodowca bydła mlecznego, polecam kozacką kukurydzę. Przede wszystkim z dwóch powodów. Jest to bardzo dużo zielonej masy na pryzmie, a druga sprawa, myślę, że tu kluczowa, jeżeli chodzi o stada wysokomleczne, to jest to bardzo dobry stosunek skrobi. Nawet w tak ciężkim roku, jak w tym roku mamy, myślę, że tej skrobi będzie bardzo dużo i co przełoży się efektywnie na wynik.